chciałbym wykrzyczeć to, co mam do wykrzyczenia, bo pewne rzeczy też mnie ostro denerwują. Jest ten konflikt, tak, na Ukrainie. Każdy konflikt jest zły, każdy. Nie ma bardziej medialnych czy mniej medialnych konfliktów, bo wojny powstają tylko przez pazerność tych tępych i zachłannych, którzy chcą, nie wiem, więcej pieniędzy, władzy, mimo że i tak cały świat jest ich, to oni chcą jeszcze czegoś. Takie, oni czasami, nie wiem, no, słów nie brakuje, bo nie chcę się odpalić, bo zaraz mi zablokują konto, jak przerobię. I teraz tak, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dlaczego jest ten konflikt? Dlatego, bo dostał pozwolenie. Jakby nie dostał pozwolenia, to by konfliktu nie było. Jakie konflikty w XXI wieku? Ludzie, kochani, Ukraina kiedyś została już dane jej za niepodległość i tak dalej, tak? Tylko miała się wyzbyć broni atomowej. No to wszystko się wyzbyła, wszystko zrobili jak należy. No i co? I gówno. Została pocięta jak to, każdy wziął swoją dolę i od teraz cała historia. A dlaczego dostał zgodę? Sankcje. Sankcje, jakie dostał. Pierwsza sankcja, jak baba dostała z jednej dziurki. Druga sankcja, jak baba z drugiej dziurki, nie? Nie poblokowali im kont, nie powyłączali im internetów, nie poblokowali wszystkich tych stacji jakichś tam, co to robią. Ci wszyscy oligarchowie mogą nadal robić wszystkie biznesy swoje i tak dalej. Mega sankcje, nie? Mega sankcje. Następna sprawa. Pomijamy to, że tak jest. Inny schemat. Najnawalniej siedzi się Władek i poszedł po swoje. I poszedł po swoje. Bo cały świat rządzony przez Izrael robi co chce. Nie wiem, czy wiecie, szanowni, że w tym samym czasie, co dzieje się to na Ukrainie, Syria jest bombardowana przez Izrael. Ale to już jest pomijane. Nie widziałem nikogo na internecie, żeby malował się w barwy Syrii lub awatary syryjskie sobie zakładał. A jeszcze przecież niedawno tak chętnie ci tęczowi przyjmowali uchodźców syryjskich. Teraz już nie bardzo, nie? Dlaczego tak się dzieje? Bo tak się dzieje, po prostu. Albo ja uważam, że ma być zrobiona Unia Rosyjska, czyli wszystkie te kraje, które były kiedyś w ZSRR, mają być dalej sklejone. Za chwilę jak Chiny w Tajwan, zrobi się Unia Azjatycka, Unia Europejska jest, jesteśmy poklejeni, nie mamy suwerenności, nie mamy już swojej tej tożsamości narodowej. Oczywiście tu dostaliśmy wszystko bez żadnego wystrzału. A Ameryka Amerykami się zajmie, tak? Izrael się zajmie i tam będzie Unia Amerykańska. I za chwilę to się wszystko sklei w NWO. Co i tak się dzieje. Następna sprawa, szanowni moi kochani, zwróćcie uwagę, że Ukraina ogólnie jest bardzo prorosyjska. Tam bardzo dużo jest ludzi, którzy chcieliby powrotu Ukrainy do Rosji. W Polsce jest mnóstwo obywateli Ukrainy, którzy paradoksalnie, gdyby nie oni, to by to polska gospodarka prawdopodobnie by przez naszych, co siedzą przy koricie. Oni wracają bić się za swój kraj, oni wracają, żeby walczyć o swoją ziemię. Rozmawiałem z moim kolegą, ja to jak tutaj wjadą, to są... ja nie będę za tych złodziei się bił, ja się nie będę bił za złodziei, ja się będę bił za swój żalan, za moich przyjaciół, za moją ziemię, za to, co zdobyłem przez całe życie, a teraz przez pazerność jakiś mam to stracić? Trudno, zdechnę tam, gdzie będę stał. Ale to w żadnym wypadku nie będę za ich interesy. Ich interesy jest sami się. Ale niestety tak to wszystko jest. Tak to wszystko jest odbierane. Bardzo przykra sytuacja, zarazem bardzo miła, jeżeli jest to szczera. Mnóstwo fundacji wszemi wobec trąbi, że przyjmie zwierzęta do adopcji ze stron, z ukraińskich i tak dalej. Podziwiam i szanuję.
Tylko takie mam zapytanie, nie do wszystkich, ale do większości na pewno. A co z polskimi zwierzętami? Konflikt jest raptem od 2-3 dni. Ale z tego, co obserwuję w fundacji, mnóstwo fundacji, mnóstwo osób prywatnych ogłasza się, że potrzebuje domu tymczasowego dla zwierzęcia. My sami dla bardzo zniszczonej suski potrzebowaliśmy domu tymczasowego i to od naszych, można powiedzieć, przyjaciół. No to nie było. No to nie było. Ale teraz ogłaszają się wszemi wobec, że przyjmą. Super. Pomóżcie, bo zwierzęta są niczemu niewinne. Tak jak i ludzie. Mimo że historia naszych kontaktów z Ukrainą nie jest taka przejrzysta i mamy bardzo dużo do zarzucenia, ale tam też są ludzie, którzy się z tym nie utożsamiają, którzy są naszymi jakimiś tam przyjaciółmi. I to jest najgorsze, że giną niewinni ludzie, giną niewinne dzieci. Matki patrzą na to wszystko, co się dzieje, że nawet dziecko idzie do szkoły, ale nie jakieś tępy sobie tak dały pozwolenie panu, a on to robi, proste. Nawet jeżeli nie dali mu przyzwolenia, to się po prostu, że się na to rozrasta, wszędzie Izrael chce mieć swoje te, tak jak powiedziałem, w Syrii jest teraz konflikt zbrojny, ale wcześniej był w Afganistanie, gdzie wpadli, narobili rabaczu i zostawili Afganistan samemu sobie, a z Ukrainą tak nie było. Ukrainie obiecali to, sram, to, tamto, a za chwilę ją zostawili i się dzieje to, co się dzieje. Czy będzie w Polsce? Ja uważam, że nie. Dlaczego? Bo Polska to poli. Koniec, kropka. Już dawno straciliśmy suwerenność i swoją narodowość w kategorii ogólnej, tak jak oni to przedstawiają. I jesteśmy poli. Tu nie będzie tego, bo on nie dostanie na to zezwolenia. Tu ma być przygotowane nowe poli, nowe pachnące. I nie będzie. My jesteśmy, jakby nie patrzeć, krajem zachodnim. Wciągniętym w Unię. Tak to wygląda. Bo fiksowanie ludzi wczoraj na CPN-ach, co się działo. A ktoś na przykład miał ważny wyjazd, no ale nie zatankował, bo pan Mietek tankował 7 Mauserów, nie? Bardzo chętnie, jak będziecie się na Allegro musi ogłaszać, jak nie będzie jednak nic, będziecie chcieli to sprzedawać, to dajcie znać, odkupię od was. Po 3 zł za karnister, nie? Ten paki. Dzisiaj byłem na zakupach w sklepie, no bo akurat wypadł dzień, piątek, sobota, niedziela zamknięte. Psy nie miały karmy, polskie psy moje nie miały karmy. Ale na szczęście nie było. Nie było, na szczęście wszystko było pod kontrolą. Fajne jest to, że miałem jechać do Garandu, kupić sobie 9 mm parabelu amunicję, bo akurat takiej mam najwięcej broni, żeby jechać na strzelnicę, ale jest bardzo duży brak amunicji, co fajne, bo ludzie się zbroją, także w razie W mam nadzieję, że będziemy przygotowani, bo paradoksalnie rzecz biorąc, w Polsce jest bardzo dużo sztuk broni, biorąc pod uwagę, że jedna osoba ma promesę na 5 sztuk, na przykład sportowej, plus do tego ma rozszerzenie na kolekcjonerską i tak dalej, sąsiadów się uzbroi, także nie będzie tragedii. A to wszystko, co się dzieje, najśmieszniejsze jest te grożenie. Sankcje. Malowanie kredą po chodnikach. Tego to się przestraszy. A w ostateczności atak latających tęczowych jednorożców. Codziennie słyszę o oburzeniu, o debatach i tak dalej. A z tego, co wiem, to w tym momencie dojeżdżają do Kijowa. Przykre to jest i współczuję dobrym ludziom, że muszą w XXI wieku to przechodzić. Obojętnie gdzie. Czy w Syrii, czy na Ukrainie, czy w innych krajach. To tylko pokazuje, jak tępym i pazernym stworzeniem jest człowiek.